No i jesteśmy w bardzo ważnym miejscu. No tutaj się przyjmuje, że właśnie tak napisane: witajcie w dawnej kaplicy pałacowej Mieszka I i Dobrawy, czyli króla, który przyjął chrzest i rozpoczął chrześcijaństwo w Polsce. I właśnie w tym miejscu, o, jest siedziba pierwszych władców i tu się przyjmuje, że była najstarsza świątynia chrześcijańska w Polsce. A tak ona wygląda. Będę się cofał, mam nadzieję, że nie wdepnę coś. O, nie wiem, czy wejdziemy do środka. No niestety świątynia zamknięta. A tu się zbliżamy do makiety Ostowa Tumskiego. O, jesteś tutaj, jest nawet opisane. Cała jest jeszcze w brajlu języku. Tu byliśmy w kościół Najświętszej Marii Panny. O, widać. To jest psauteria, budynek psauteria. Mieszkalny z 1518 roku, proszę. Dla 12 kantorów kościelnych. Proszę, tu jest. O. Zobaczymy, może ktoś jest tam w oknie. Nie, nie ma nikogo. No i bazylika tutaj. Tam jest przed nami. Zostanie. Chcesz, też jest moda kłódkowa tutaj. Kłódkoland, nowoczesne muzeum. Tam jest widać starą część, brama się wejdzie muzeum. A tu taka atrakcja Zielona Symfonia, polega to na tym, że natura gra w sposób naturalny, jak widać rynny zbierają wodę deszczową, ta woda się przemieszcza i gra. I tu jest wszystko połączone w całość, bo jeszcze ekologia na dole, z tej wody są podlewane te kwiaty tutaj. A to się nazywa Zielona Symfonia i tutaj jest właśnie opisane w tym miejscu. Pierwsza tego typu artystyczna instalacja ścienna w Poznaniu, rozmieszczona na 450 metrach kwadratowych, gigantyczne instrumenty. Rynny, rury i tuleje tworzą orkiestrę, która gra komponowane przez deszcz symfonię.